Tomasz Brotoń. Po zwycięstwie na Gali DSF Kickboxing Challenge 15. Tomek, no nie mów, że o tym nie marzyłeś. Wywiady, kobiety i śpiew w tej chwili. Witam wszystkich serdecznie. No nie powiem, że nie, bardzo miło. Teraz... Tomek, tak mówiąc poważnie, jak ci się walczyło dzisiaj, bo wyglądało to rewelacyjnie tutaj z naszej pozycji, widząc jak Litwin pada dwa razy i później kończysz go po prostu w trzeciej rundzie. No, jak w ogóle się czułeś tam? No, wynik mówi sam za siebie. Dwie pierwsze rundy zachowawczo, znaczy nie tyle co zachowawczo, co przespałem je za bardzo, nie słuchając zbytnio rad narożnika. Znaczy ciosy biłem, jakie narożnik mi mówił, ale nie podkręciłem tego tempa, żeby tą walkę skończyć wcześniej, bo ona była do skończenia tak naprawdę w pierwszej rundzie, tylko po prostu przespałem te dwie pierwsze rundy, ale w trzeciej odpaliłem i efekt końcowy było widać. Ale to chyba dobrze jednak, że troszeczkę dłużej się pookazałeś, no bo co byśmy, o czym byśmy rozmawiali, jakbyś 15 sekund znokautował? To już zależy, kto jak woli. Lepiej, no lepiej na pewno by było wcześniej, byłoby efektowniej, mniej bym się zmęczył, a tak musiałem troszeczkę poskakać te trzy rundy. To chyba twój najlepszy występ jak na razie na Gali DSF Kickboxing Challenge. Co jeszcze możesz pokazać więcej ponad to, co tutaj pokazałeś? No rywal liczony, efektowna wygrana, no w tej chwili można powiedzieć, że polski zespół jest niesiony dopingiem praktycznie i takimi walkami jak twoja. Trudno mi powiedzieć, czy był mój to najlepszy występ. Nie mi jest to oceniać. Od tego jesteście wy, mój trener oraz ludzie, którzy oglądają te gale. Im zostawmy opinię. Czy taka publiczność skromna to jest dla ciebie atut, czy wręcz przeciwnie, czy lubisz, jak tej publiczności jest dużo, dużo znajomych twoich kibiców, czy właśnie taka kameralna atmosfera jest dla ciebie jak najbardziej na plus? Szczerze powiedziawszy, wolę takie kameralne gale, mniejsze, ponieważ z ringami zawodowymi muszę jeszcze obyć, brakuje mi tego, tej chłodnej głowy, ale myślę, że z czasem to przyjdzie, jeżeli będę więcej walczył amatorsko i dawał siebie 100% na treningach. Odczuwałeś jakąś presję przez to, że to był pojedynek w ramach tego meczu Polska-Litwa? Presja na pewno jakaś była, ale nie starałem się o tym myśleć podczas walki, ponieważ jeszcze bardziej mogłoby mnie to spiąć, także miałem po prostu robić swój plan, który był z trenerami z narożnika. Były jakieś powody, dla których właśnie nie mogłeś się wstrzelić w ten głos właśnie narożnika i nie słuchałeś go przynajmniej w tej początkowej fazie, bo no tak... Wszystko tutaj słychać, bo jest kameralna właśnie impreza. Tak, tak. Znaczy, tak jak już powiedziałem, w dwóch pierwszych rundach spałem po prostu. Wszystko słyszałem, te ciosy niby wychodziły, ale były takie ślamazarne, jak to się mówi. A powiedz, no bo z walki na walkę jesteś, powiedzmy, rozwijasz się jako zawodnik. Jesteś młodym zawodnikiem, ale dość często na galach tutaj DSF-u toczysz te walki. Jak ty się czujesz w tej chwili po takiej walce? Chcesz już bardziej wymagających rywali? Chcesz cięższych walk? Czy po prostu czekasz na to, co dadzą? No, czuję się bardzo dobrze, oczywiście. Chcę po prostu piąć się po drabinie coraz wyżej, bo jest to bez sensu walczyć ze słabymi przeciwnikami. To po prostu wygrana żadna nie cieszy. Chcę po prostu powolutku do góry piąć się po tej drabince do góry i zobaczymy, co czas przyniesie. Najważniejsze, żeby było zdrowie, bo pracować potrafię mocno i ciężko na każdym treningu. Utrzymasz się w tej kategorii 70 kg, bo jesteś dość duży jak na tą wagę i to może być problem w przyszłości. Znaczy, tak, amatorsko na pewno 75 kg. Ostatnio też walczyłem w 75 kg, ale zawodowo myślę, że jeżeli tą wagę będę robił z głową tak ostatnio, to nie będzie żadnego problemu.